Bo mamy więcej gości. Witamy w telewizji. Dzień dobry. Młody uczeń wychodzi ze szkoły, a potem dalej jest jakby w szkole, tak? Bo musi wkuwać. Dobry. Nagrywamy teraz akurat program telewizyjny. Telewizyjny nagrywamy program chwilowy. Teraz akurat to. Właśnie, mówiliśmy o tych zadaniach domowych, że uczeń... No właśnie, to jest pytanie. Damy radę, słuchajcie. Piotrze. Lecimy dalej. Leć, Piotr. Witajcie w kolejnym odcinku You Cafe. Nazywam się Starzecki Piotr. Nazywam się Adam Janas. A naszym gościem jest... Krystian Ozdrowski. Autor książki Czy szkoła musi być do dupy? No właśnie, dzisiaj pogadamy o tym, czy faktycznie szkoła musi być do dupy. Może trochę w kontekście biznesowym. Także zapraszamy. Dzisiaj porozmawiałem troszeczkę na temat twojej książki School Sucks. Czy szkoła musi być do dupy? Opowiedz nam troszeczkę na temat tej książki. Co cię w ogóle skłoniło do napisania tej książki? Kurczę, no mnóstwo rzeczy mnie skłoniło. Chyba życie przede wszystkim. Życie, moja praca jako nauczyciela. Moi uczniowie, moje dzieci. No i to wszystko, co się dzieje wokół szkoły. No, bo generalnie każdy jest jakoś jej częścią. Każdy był uczniem. Jest uczniem albo będzie uczniem. No nie każdy jest nauczycielem, część z nas jest rodzicami, więc jakby szkoła jest no, obecna w życiu każdego człowieka. A powiedz mi, do kogo celujesz tą książkę? Kto jest twoim odbiorcą? Czy to bardziej uczniowie, nauczyciele, czy rodzice, czy ogół? Wszyscy. Z których wymieniłeś. Uczniowie przede wszystkim dlatego, żeby znaleźć jakieś wsparcie, którego według mnie mają bardzo mało. Oczywiście też dużo humoru, tak, żeby trochę ich rozbawić i pokazać, że szkoła mimo wszystko, że męczy, to może być też fajna oczywiście, bo to nie jest tak, że jedną szkołę tylko tam nie po niej jadę cały czas, nie? Do rodziców z głównym przesłaniem, aby widzieli w swoim dziecku człowieka, a nie ucznia, aby nie truli o szkołę, o oceny, aby budzili się z tego snu, w którym żyją, naprawdę żyje z nich, w nim większość rodziców, że bez szkoły nie ma przyszłości. Typowy rodzic myśli sobie, że uczeń, czyli jego dziecko, musi chodzić do szkoły, musi być dobry, musi mieć najlepsze oceny, zachowanie i to mu gwarantuje świetną przyszłość. Co oczywiście jest totalną bzdurą, bo może mu nie dać niczego. Do nauczycieli, aby no mimo wszystko jest jeszcze takich wiele nauczycieli, którzy no nie traktują ucznia tak jak trzeba. Mamy ich setki, tysiące wspaniałych nauczycieli oczywiście, ale rozmawiając z moimi uczniami, z dziećmi, z przyjaciółmi, okazuje się, że każdy ma w swoim życiu nauczycieli, których nie wspomina miło, którzy mu generalnie życie trochę zniszczyli. Psychikę, osobowość, często nieświadomie, nie chcą z tego robić, ale tak się dzieje, więc jakby chciałbym, żeby ci nauczyciele też trochę się obudzili i pomyśleli nad tym, kim jestem jako nauczyciel. Poruszyłeś dosyć... trudny temat. Wszyscy gdzieś to wiedzą, ale nikt nie chce mówić. Nie zdążyłem jeszcze przeczytać całej. Natomiast jakby czytając to, piszesz to takim dosyć młodzieżowym językiem. Nie wiem, czy to jest zaplanowane, czy to już tak jakby wynika też z twojej natury. Natomiast wyłaniasz tutaj wszelkiego rodzaju problemy właśnie. Od ocen, od zadań domowych, od tego, jak nauczyciele zachowują się wobec uczniów i vice versa. Więc jakby pokazujesz te wszystkie problemy, ale zarazem też bardzo fajne wnioski wyciągasz. W ogóle zahaczasz o taki nietypowy, kurczę, aspekt. No, ja powiem tak, jak ja spotkałem się pierwszy raz z tobą, zacząłeś opowiadać mi prywatnie o tym, co robisz, czym się zajmujesz, to ja mówię, kurde, jest w końcu ktoś, kto tak naprawdę powiedział, co leży wszystkim uczniom na serduchach, wytyka nauczycielom, którzy zazwyczaj są ok, to są fajni ludzie, ale na przykład, kurde, idąc do szkoły, oni się zmieniają. Ciężko jest nie ulec systemowi, tak? To jest tak, że ja obserwuję to wśród swoich znajomych i przyjaciół, którzy są nauczycielami, a nie byli nimi wcześniej, nagle się zmieniają. No bardzo, właśnie... Albo jak macie doświadczenia
kumpel prywatnie z kimś innym niż w szkole. A więc gdy moi uczniowie mówią mi o jakimś nauczycielu w szkole, jakim to on jest nauczycielem, generalnie no negatywnie, tak? Czyli jadą po nim, że męczy, że się drze, że prace domowe, że oceny i tak dalej. Ja sobie myślę, znam tą osobę prywatnie, to wie, coś tu nie gra. Ta osoba jest całkiem fajna, sympatyczna, spoko, no naprawdę zupełnie kimś innym w relacji przyjacielskiej. Czyli nauczyciele no, zakładają jakieś maski w szkole. No właśnie. Ten system ich niszczy, tak? Albo znam takich naprawdę fajnych nauczycieli, którzy odeszli ze szkoły już lub odchodzą teraz, bo nie dają rady. Bo system nie pozwala im być sobą i robić tego, co naprawdę mogliby robić dla tych młodych ludzi, tak? Ja właśnie o tych nauczycielach w trochę odwrotnej stronie gdzieś tam się poznałem, że na przykład jako nauczyciel był niedobrym nauczycielem, bardzo takim wymagającym rzeczy, których normalnie, kurczę, nie powinien wymagać albo powinien to zrobić w jakiejś ciekawej formie. Ale prywatnie potem poznałem po latach go, mówię, no kurde, człowieku, to jest zupełnie innym gościem, nie? Albo pomylił się z powołaniem, tak? Albo no... Jakaś rutyna, ja myślę, że to jest tak, rutyna, może był dobry w pierwszym roku pracy, drugim, piątym. Może zabrakło mu wiedzy, której nie dają uczelnie w tej chwili wyższe. Jest to bardzo duży problem. Wadi temu chyba minister nasz nowy, wspaniały, jakiś tekst zrzucił typu, że uczelniom będą odbierane kierunki pedagogiczne. Co ma uczynić zawód nauczyciela prestiżowym. Czyli jakby szkoła jest do niczego, odbieramy wam kierunki nauczycielskie, bo one będą dla tych najlepszych uczelni. Czyli gdzieś tam w głowie ma ten chłop coś tam, coś powinien robić, ale dlaczego tego nikt nie robi, tak? Wszyscy żyjemy w takim systemie, w jakim żyjemy i jak się okazuje, że ja nawet jako rodzic, tak, no to są rzeczy, z którymi się gdzieś tam nie zgadzam i tak dalej, ale mam świadomość, że w pewnym momencie to dziecko trafi do tego systemu, nie? No i teraz nie ma wyjścia, trzeba, nie ma wyjścia i trzeba się w tym systemie odnaleźć. Czy są opcje, tak? Są opcje, nie? Bo przede wszystkim możesz sobie wybrać szkołę bardziej prywatną, w której no sam już jakby najpierw oglądasz tych nauczycieli i mówisz, no dobra, tam będzie mi pasował. Tak, ale musi się być stać, prawda? No, musisz na to zobaczyć. Zobaczcie, drugi kontrargument często do moich tez jest taki, przecież jest edukacja domowa. Dlaczego, no ja... dlaczego nie uczysz swoich dzieci sam? Świetna nie? sprawa, ale po pierwsze, no, zależy ile masz tych dzieci. Jak masz jedno, to jeszcze spoko, tak? A teraz, jeżeli, no, czy masz czas? Przecież musisz iść do pracy. No tak, no, nie, no, o, jasne. Ale możesz też na przykład zatrudnić nauczyciela. No, no pewnie, no, możesz mieć nauczyciel prywatny od wszystkich przedmiotów, prawda? Gdzie stać? Ale główny argument tych ludzi, którzy mówią, bo dziecko skrzywdzisz, bo nie wiem, nie będzie się wychowywało z rówieśnikami w szkole. No bzdura, ja mówię, kurde, bzdura, no bo wyślę do szkoły muzycznej, gdzie będzie miało wiecie. Ten socjalny aspekt. Wyślę do harcerstwa, gdzie szkołę życia będzie miało. Są inne miejsca, ogólne w których może się nauczyć. Życie społeczne, prawda? Jeżeli dziecko zamkniesz w pokoju przy komputerze, to faktycznie to będzie niedobre. Tak. To tak. będzie aspołeczne. Ale jeżeli dziecko będzie brało, czy ten młody człowiek udział w życiu społecznym, szerokim, no to pozna tych znajomych, przyjaciół, bo będzie się udzielać na różnych frontach, prawda? Jeżeli ma kuzynostwo, jeżeli ma, no pewnie, no, że tak. Rodzina, prawda, ale podwórko przede wszystkim, środowisko i no i szeroki udział w życiu. Szkoła w ogóle jest takim trochę laboratorium. To są warunki laboratoryjne. No, bo jest. I jakby nigdzie w życiu nie masz tak, że z rówieśnikami pracujesz. Na przykład, dokładnie. Że, nie wiem, zatrudniają cię do firmy, do produkcyjnej i masz na dział wszystkich, którzy byli z rocznika, nie wiem, 9-2. Tak, szkoła jest miejscem, gdzie właśnie, jedynym miejscem chyba na świecie, jak sobie nieraz myślałem, gdzie sztucznie zamyka się rówieśników w klasie. Jest tych klas kilka równorzędnych, czyli oni tracą na braku kontaktu z starszymi, no pewnie, i młodszymi, tak. od których powinni się uczyć. Tak już jest w Finlandii, oni idą w tym kierunku. I mało tego, jeszcze wszystkim równo do głów wbijają ten sam program, sam, tak. te same podręczniki, czyli nie ma w ogóle żadnej myśli na temat różnic, indywidualności, tak? Bo każdy jest inny. To jest jakaś taka obawa moja teraz, bo za rok będę miał wybór, wysłać dziecko tak do normalnej zerówki gdzieś do szkoły lub do szkoły prywatnej, tak? Dajmy na to w Montessori, tak? Tam dzieci są wymieszane rocznikami i tak dalej, nie? I teraz okej, okay, tak jak dla młodszego będzie to fajne, że jest ze starszymi i może się szybciej może uczyć pewnych rzeczy. Tak, pytanie, co z tymi starszymi? Typowy rodzic martwi się, że twoje dziecko nie będzie gdzieś z tyłu. Tak. A no, często hasło pojawia się w naszych rozmowach, że szkoła to nie wyścig. Dlaczego to dziecko musi w tym wieku, zgodnie z programem czy wytycznymi, opanować pewne umiejętności? Ono nie musi. Ono może opanować się za rok, dwa lub nawet cztery.
Wiesz, mi się wydaje, że byłoby też właśnie tak łatwiej, może wracając też do systemu Montessori i też nawiązując troszeczkę do jakichś takich systemów typu, nie wiem, karate i tak dalej, gdzie to nie jest tak, że instruktor musi szkolić całą ten, tylko no wiadomo, są różni ludzie na różnych poziomach, tak? I starszy może uczyć młodszego, tak? I to też fajnie pokazuje, tak? Starszy się realizuje. Tak. Fajnie jest być starszym bratem, fajnie jest być komuś, kurczę, wzorem, nie? Ja sam zauważyłem, że ucząc innych edukacji finansowej, sam uczyłem się więcej, nie? To też jest taki proces dochodzenia do... Dokładnie, tak, nie? Ty masz świadomość taką, że okej, okay, oni mogą mieć pytania, może się pojawić to i tamto, muszę być przygotowany, nie? Więc to sprawia, że już uczę się bardziej, nie? I może to jest właśnie ten system. O to chodzi w roli nauczyciela, żeby on był obecny, a reagował, gdy jest potrzebny, tak? Czyli uczeń uczy się sam, uczy się w tej grupie młodszych, starszych, eksploruje to, co jest dane na dany temat, na tą lekcję na przykład. I woła pana czy panią, gdy jest potrzebny, bo ma problem. Uh-huh. A on to tylko monitoruje, on się usuwa w cień. Jakby im mniej nauczyciela, tym lepiej tym dla ucznia, bo tym więcej ucznia. Bo człowiek rozwija się naturalnie i każdy inaczej. Oczywiście, ja się w pełni z tobą zgadzam. A szkoła mówi nie. W tym wieku musisz opanować te czynności. Dokładnie. Masz taką ocenę, jeżeli je opanowałeś, jeżeli nie, odstajesz, czyli coś jest z tobą nie tak. I czyli trzeba zmienić system, bo generalnie rzecz biorąc... No, system jest w ogóle, to nie jest do... Wiesz, problem jest taki, wyślę dziecko do Montessori. No okej, okay, podstawówka, a co dalej, liceum, nie ma tych szkół aż tak dużo, nie? Jeszcze nie ma, powstaje wiele szkół. I wiesz, tak. I nagle... Ale zobacz, właśnie dzięki takim koncepcjom, dzięki temu, że o tym się zaczyna mówić, tak naprawdę możemy zacząć sobie, wiesz, już jest szansa, że za te parę lat, jak twój syn dorośnie... No coś się będzie może powoli zmieniać, tak? No ja mam nadzieję, że się zmieni, że to wszystko w ogóle... A może twój syn w ogóle nie, nie chce, ojciec, ja, wiesz, mi podstawówka wystarczy. No właśnie, co wtedy? No okej, okay, tak. No najważniejsze to jest znaleźć swoją pasję. Ja tak do tego podchodzę. Jeżeli znajdziesz coś, co cię kręci, no to rozkręcasz to, tak? Tak długo sprawdzasz, testujesz to, aż ci to wejdzie w krew. I szkoła jeżeli... powinna pomagać. Tak, dokładnie, profilować, tak? I czego w ogóle moim zdaniem nie ma. Niby są, już powoli gdzieś tam coś, to jest ciemno trochę, nie? Wiesz, to nie jest jeszcze tak do końca wyprofilowane, bo już na etapie podstawówki powinni cię profilować. Wiesz, czy w kierunku chemicznym, czy biologia, czy geografia, czy fizyka, a nie, że przez podstawówkę robisz to samo, przez liceum robisz to samo plus specjalizacja, to na studiach robisz to samo plus specjalizacja. No bez sensu, nie? A w ogóle mam wrażenie, że cofnęliśmy się w momencie, kiedy zlikwidowano zawodówki, jakby bezpośrednio. To była dobra koncepcja, że no, okej, okay, ktoś musi to podstawowe wykształcenie mieć, bo to tam naprawdę, to jest dodawanie, odejmowanie, mnożenie. No arytmetyka, to wszystko to tak, jest... Tak, no to są jest... takie rzeczy, kurczę, no... Musisz umieć czytać, liczyć, tak, w miarę składnia zdania. Języki ważne. Bardzo ważne. Ale ktoś powiedział, dobra, ja nie chcę się dalej uczyć. To idę sobie do zawodówki, zrobię sobie fach i ja w tym fachu, który mnie jara... No i dalej się uczy, ale tam, no konkretnej rzeczy, tak? Nie patrzę, nie, faktycznie. Dodam do tego taką myśl, że... Emocje są. O tych pasjach, że ja sobie myślę, moją pasją zawsze było dziennikarstwo i pisanie. Zacząłem pisać tak naprawdę, gdy już jestem bardzo dorosły. Mogłem to robić już w ogólniaku. Dlaczego nie mogłem tam rozwijać moich pasji? Bo musiałem uczyć się tego, czego nie chciałem. Musiałem zaliczać semestry, robić to, co mi kazali, nie wiem, z matmy, z fizyki, z chemii, czym po prostu wymiotowałem. I aby czasami zdać, nie wiem, w którejś tam klasie drugiej czy trzeciej ogólniaka, to musiałem siedzieć dzień w dzień, noc w noc i weekendy. Nie mogłem robić tego, co chciałem. Mało tego, szkoła nie rozwijała tego we mnie. Nikt nie powiedział nigdy, słuchaj, Krystian, no fajnie piszesz, może tam jakaś na raz, dwa poloniska coś tam wrzuciła. Skup się na tym, tak? Będziemy cię w tym kierunku rozwijać, czytaj więcej, pisz więcej. Nie, no musisz matmę, musisz fizykę, chemię, te wszystkie bzdury, które normalnie mi się śnią po nocach do dzisiaj, tak? Zobaczcie, mówicie o tych ludziach, którzy coś zmieniają. Jest grupa ludzi w Polsce, naprawdę fajnych pedagogów, antypedagogów. Mam z nimi często kontakt osobisty, czytają książkę, niektórzy z nich ją recenzowali. Piszemy na forach nauczycielskich. Ci ludzie piszą petycje do Ministerstwa Edukacji Narodowej, razem jakoś tam się wspieramy, ale to wszystko trafia na mur. To wszystko się gdzieś kończy, bo ten system jest taki, że jak mówią, albo go rozwalimy i zbudujemy od nowa. Chyba tylko tak. Albo małymi kroczkami będziemy go zmieniali, ale to wciąż się wydaje nierealne po prostu. Piszą psycholodzy, piszą psychiatrzy o
depresji, o samobójstwach, słuchajcie, młodzieży, wskaźnik w Polsce jest na drugim miejscu w Europie. Do tego prowadzi ten wyścig szczurów, tak? Oceny, walka o to wszystko, a ministerstwo odpowiada, średnia ocen jest bardzo ważna. Jest ona wykładnią sukcesu i przyszłości, bo na jej podstawie dostaje się do lepszej szkoły. Czym jest lepsza szkoła? Czy szkoła z rankingów, z czołówek, która promuje wyścig szczurów i średnią ocen? Ale czy to jest lepsza szkoła dla twojego dziecka? Czy ona pomaga w rozwoju osobowości? Ja myślę, stawania się lepszym człowiekiem? Najlepsza jest szkoła ta, która wypluła najwięcej jakichś takich indywiduów, wariatów, którzy zmienili świat w ogóle. No i popatrzcie, jaki oni mieli do szkoły często stosunek. Ja często na skursach zrzucam ich sylwetki. Oczywiście tam myślę, o, to były inne czasy, albo to są jednostki. Z tych jednostek składa się świat. Ich są setki, tysiące. W książce tam podaję tam ich nazwiska. To są ludzie, to są muzycy, aktorzy, biznesmeni, najbogatsi, najbardziej twórczy ludzie świata. Nie skończyli studiów wyższych, często szkoły średniej, albo zostali z nich wyrzuceni po prostu za swoją kreatywność i nieszablonowość. Może gdyby to nie to, że ktoś mi to powiedział, że nie będę, to może dzisiaj... Oczywiście, gdyby szkoła każdemu mówiła, będziesz Mozartem, tak, będziesz Spielbergiem... To byśmy próbowali, nie? Oczywiście. Jeszcze, mam takie wrażenie, że no, żeby to nie było tak, że potem nagle zacznie się wyścig szczurów o bycie Mozartem, nie? Tylko właśnie szkoła powinna nas uczyć też jakiejś takiej współpracy, że kurde, że na przykład, że nie wiem, załóżmy muzyki można uczyć, nie, że indywidua będziemy uczyć, ale właśnie, nie wiem, chór, w tą stronę takich, kurde, no, wartości też, nie? No. Ale... I naturalnie przede wszystkim. Tak, zobaczcie, teraz się toczy ta bitwa, jak wspomniałem, o świadectwa akurat na koniec roku, o te czerwone paski. I pytanie jest, dlaczego rodzic często nie zdaje sobie sprawy, że dziecko powinno się uczyć dla samej nauki, dla fascynacji światem? Jak małe dziecko, które się rodzi, ono chce poznawać świat, ono go chłonie, bo jest strasznie ciekawe na świat, prawda? Wszystko, ale nie, dla ocen masz się uczyć, bo oceny motywują. Ale dlaczego mają oceny motywować? Zapraszamy do zakupów książki, naprawdę. Właśnie, gdzie można ją kupić? Aktualnie właściwie tylko u mnie, pisząc do mnie, czy na stronie School Sucks na Facebooku. Zamieścimy link niżej. To na pewno link w linkach będzie i tak dalej. Tak, potem się może pojawi w księgarniach, ale nie wiem tego jeszcze. Prawda. Temat rzeka normalnie, temat tak rzeka. To kończymy, już, czy ja bym chciał gadać jeszcze. Kończymy, bo niedługo wakacje, tak, a my tutaj tak. się no zasiedliliśmy tak. i prawie lipiec. Mam nadzieję, że jeszcze będziesz naszym gościem. Spoko, chętnie wpadnę, pogadamy dalej.